zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Ołczkowiczach w Łodzi. Rzeka Biała Lądecka w Łodzichowicach pod Ospan. Za wodospadem w tle fragment gór Krowiarek, w których położone są Ołczkowice. Prosimy o symboliczną wrzutkę tutaj do kartonika. Moi drodzy, pogoda, mam nadzieję, że dla biegaczy troszkę może nie za bardzo, ale cóż, no trzeba się poświęcić. Jest nas dużo, dadzą radę. Tak jak mówi tutaj Agnieszka, życie nie jest proste, moi drodzy. Też musimy sobie jakieś wyzwania stawiać. Także wiem, że damy radę. Za chwilę rozpocznie się bieg. Zbierają się zawodnicy, zawodniczki. Trasa terenu piękna. Przebiega przez część górek Krowiarek. Gór Krowiarek. Powiedziałem tak zdrobniale, ponieważ te góry bardzo lubię. Trenerka klubu, a całość zamyka pan Dariusz, który będzie prowadził, zakończał bieg na rowerze. A więc kogo ten, to na ramę i jakoś zjedziemy na dół. Czy jesteśmy gotowi jako biegacze? Oj, słabo. Jesteśmy gotowi? No, teraz jesteśmy. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla biegaczy oraz dla osób z kijkami. Wielkie brawa, żeby wrócili. No przy takich moi drodzy oklaskach, to nie wiem, czy bym chciała tutaj wracać. Moi drodzy, życzymy Wam powodzenia. Wróćcie tutaj do nas w sali, a ja zapraszam przedstawicieli, którzy wystąpią tutaj w pokazie Krav Magi. Serdecznie zapraszam tutaj pod scenę. O, szli. Bieg na 5 kilometrów. Zachęcam Pani do pielęgnacji.
Już widać zawodników, którzy wbiegają na stadion. Liczna grupa, która trzyma się razem, dobiegają do bramy wjazdowej stadionu. Uwaga tam! Oj, dzieje się, dzieje. Tutaj zawodnicy biegną, tutaj straż ustawia się do pokazu. Wspaniała impreza. A cóż oni tak wyhamowali, ci biegacze? Prawdopodobnie będą wbiegać na stadion innym wejściem. Po 5-kilometrowym biegu górskim jest to bieg o wielu przewyższeniach. Jeszcze rundka honorowa po stadionie. Wszyscy razem. Oj, dzieje się, dzieje. Strażacy trafiają wodą zdurzonych zawodników. Taki prysznic im się przyda. Wiosna, wiosna, wiosna.